Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Candy, witajcie po raz kolejny w B-Siege. Nie wiem czy tylko mi, ale naprawdę ta nazwa tak troszeczkę nie siedzi, dziwnie się wymawia, chyba że nie umiem, to też może całkiem możliwe. Dzisiaj naprawdę ambitnie, bo mam w planie, o tutaj ten klocuch, tak, dzisiaj mam w planie naprawdę zniszczyć go, ale za pomocą, no nie zgadniecie czego. Żadnym samochodem, żadną moją konstrukcją nie będziemy się nawet tam zbliżać, tylko po prostu wyślemy tam bombę. A wyślemy tą bombę za pomocą wyrzutni. Tak, wyrzutni. Mam zamiar ją skonstruować. Co z tego wyjdzie, to nie wiem. Ogólnie koncepcja na nią jest taka, ja to mam w wyobraźni, w głowie tak troszeczkę, że budujemy taki panel na dole. Taki tutaj, tak? Musicie patrzeć na mychę mniej więcej. Ja mam wyobraźnię, więc dobrze wam nie powiem, ale mniej więcej. Tutaj, później do góry taki patyk, to na kołach zrobimy. Jakby ta moja bomba nie chciała zbyt bardzo lecieć, to sobie troszeczkę podjedziemy, ale tylko troszeczkę. Takie, wiecie, ułatwienie, bo to faktycznie jest daleko, tam kurczę. Chyba że te elementy tutaj bardzo łatwo latają, no zobaczymy. Do góry i taka belka długa, na końcu tej belki będzie bomba, a tu na z przodu będą te takie dwie, albo jedna, o te, contactable spring, to jak naciskam L, to one się zwężają i wtedy to może faktycznie zadziałać jako taka wyrzutnia, czy to zadziała, czy nie, no zobaczymy sami, to wyjdzie wszystko w praktyce, mam nadzieję naprawdę ogromną, że tak, no ale może jakiegoś doktoratu z konstrukcji nie mam zrobionego, więc różnie z tym może być, aczkolwiek wierzę w siebie, aczkolwiek naprawdę w siebie wierzę i mam w planie po prostu uskutecznić ten fakt. Tutaj jest ta bomba, gdzie ona jest? To, ta bomba, ona tam poleci po prostu i z tego klocucha nie zostanie nic, no i destroy, no zniszczy go, będzie masakra, będzie po prostu kolorowa rzeź. Przynajmniej taki mam plan. Tylko no najpierw trzeba zrobić jakąś konstrukcję, która by mi to umożliwiła. Wysłanie tego cudownego klocka, faktycznie tej bomby, faktycznie w miejsce, w które chcę go wysłać. Nie będziemy robić skrętnej tego naszego kurczę pojazdu, z tego względu, że no nie jest mi tutaj potrzebne, żadne armaty mnie nie atakują, więc samoistnie to nie skręci, chyba że będzie jakoś dziwnie podskakiwać od tego wyrzucania, no ale no się okaże, no kurczę, zobaczymy, wszystko wychodzi w praktyce, najwięksi inżynierowie po prostu na planie nie pozostali, coś tam później robili, więc ja mam zamiar iść w ich ślady, też może trochę, kurwa, wrócić z tym, bo to ma być zrobione perfekcyjnie, to ma być zrobione tak, żeby po prostu to stworzyć. Chciałem wam tylko powiedzieć, że no na tej zonie się raczej na razie serio zakończy, nie że zakończy, będzie miała leciutką przerwę, bo na pewno za niedługo no pokaże ci aktualizacja, tak, może puszczą jakąś wersję kolejną i będziemy mieli co robić, a na razie i tak w sumie mamy co robić, bo moje tutaj konstrukcje, no jednak kurczę, to jest to co mi się podoba. Też mam plan na coś takiego latającego, właśnie tak myślałem, albo wyrzutnia, albo coś latającego z armatą, żeby tam jakoś podlecieć i wystrzelić z armaty i kurczę, no to zniszczyć, nawet jeśli by to się nie powiodło, to najwyżej byśmy po prostu tym moim cudownym latadłem po prostu, cały czas mówię po prostu, tak jak kiedyś oczywiście i jeszcze jedno słowo miałem, które cały czas powtarzałem. To jest tak, wiecie, to są takie okresy w życiu kanału, że ja mam takie coś, połóż to, że cały czas mówię tylko jedno słowo, nie, jak się to prezentuje, no jeździ, okej, dobra, to jak to jeździ, to teraz zamocujemy tutaj na środku, o coś takiego, nie wiem czy jeszcze czasem nie wyżej o jedno, ale chyba nie, to powinno mi wystarczyć, tu sobie odwrócimy, o właśnie, tak, teraz do góry, nie tym, tylko tym, a to kto tu zrobił, to nie moja wina, to tak zbugowałeś, tutaj na tej wysokości, nie wiem czy nie wyżej, nie wiem czy o jedno nie wyżej,
O jedno wyżej by mogło być dobrze, bo tutaj pójdzie to może nie wystarczyć. Nie wiem, no chyba, że będę jakoś świetnie to robił. No taka malutka troszkę ta wyrzutnia według mnie. No ale... Dajemy to wyżej czy nie dajemy? Dajemy czy nie dajemy? Nie, nie dajemy. To musi być po prostu sprawne. Jak będzie też wyżej, to wiecie, będzie mi się to bardziej, że tak to ujmę, gibać. Więc może jednak sobie daruję. I jednak tego nie będę dawał wyżej, tylko po prostu o tak. O tak, dokładnie. I tu raz, dwa, trzy. Takie cyk i puf. I takie puf. I takie puf. I to puf poleci. O, to może się udać. A jeśli się nie uda, to podjedziemy. Bo nie wiem, czy czasem jej nie zrobiłem ciut za małej, ale może da rady. Jeśli nie, no to podjedziemy. No trudno. Najwyżej, jeśli chcecie iść troszeczkę w me ślady i zrobić podobny pojazd, to możecie go po prostu powiększyć, zrobić dłuższy, wyższy, nie? Zużyjecie oczywiście więcej klocków i troszkę wam to dłużej zajmie, ale podejrzewam, że efekt końcowy będzie warty po prostu poświęconego czasu. No, w tym wypadku też liczę na to, że kurczę, efekt końcowy będzie zadowalający. Taki, że wystrzelę faktycznie to, gdzie mam tam wystrzelić. Holder i bomba. O i tak. I cyk. No, to będzie git. Patrzcie, muszę tylko ten holder tutaj tak przymocować, by to on mi nie spierdolił po prostu. Nie chcę, żeby mi uciekł. Serio, tak można? No dobra. Okej. Okay. Mi to odpowiada. Ważne, żeby to się wszystko trzymało kupy. O tak, o tak, o tak. To będzie skrętne, tym dodatkowo jeszcze przyspieszę to. Wiecie, że oprócz tych słowa mi brakuje, słowa mi w tym momencie brakuje, szukam, zaraz znajdę. Oprócz tych tutaj sprężyn, o, mistrz znalazł. Oprócz tych sprężyn jeszcze właśnie tym sobie pomogę i jeszcze dodatkowo właśnie teraz wykombinowałem jedną rzecz. Albo nie, później, zaraz zobaczycie, jak to faktycznie tam nie doleci tylko i wyłącznie za pomocą tego, to jeszcze jest jedna idea po prostu w zapasie. No kurczę, piękne, nie? Takie fajne, takie może małe, może nie do końca idealne, bo tak w średniowieczu raczej nie wyglądały wyrzutnie, no ale kurczę, powinno spełniać swoją rolę, na czym ja... Ona L, dobra. Czyli damy tak. O, oddalimy troszkę, żeby było wszystko widać. I... O, dobra, jest git, już powoli. Nie, nie wyrzucaj tego, co ty robisz? Okej, okay. Wiem jak to wzmocnić. Ta bomba tam doleci. Wzmocnimy to oto w ten sposób. Ciekawe, czy już się poprawi. Wydaje mi się, że tak. Zdecydowanie, kurczę, mogłem zrobić ciut większą, ale to przede wszystkim też dłuższą. O, okej. Okay. Muszę potrenować te moje wyrzuty. Już, ej, dobra, zaliczone, ale nie, return. Jeszcze troszkę dopracuję. Zobaczycie. Patrzcie. To tam, wiem, że zaliczone, okej, okay, ale... kurczę, jakbym to zrobił większy, jeden klocek dłuższy, nie wiem, to ramię wyższe, to by mogło nawet zalecieć wyżej, dalej, ale chcę zrobić jeszcze jedną rzecz, jeszcze jeden bajer, który to sprawi, że to poleci dalej. Oczywiście ja sobie tył dociążyłem teraz, ale mam nadzieję, że to się jakoś zrównoważy, a nawet zwiększy siłę wylotu. Ci, którzy są bystrzy, to już pewnie wykminili mniej więcej, co to... Ja mogę mieć na myśli tutaj, tworząc to. Otóż popatrzcie. W ten oto sposób sobie jeszcze pomożemy i szybciej to wystrzeli. Czyli na przykład, czekać. Na przykład bierzemy i O, L i w lewo. Dobra. Tak. Daj w dół. O. Chyba nie. chyba to się nie zrównoważy jednak. Dość słabe. Dość nie. Nie kombinujmy, już przekombinowałem.
Dobra, ale możemy sobie jeszcze raz się zabawić w naszą wyrzutnią. Ej, dobra, w sumie ją wykorzystam pewnie i tak jeszcze w kolejnym stage'u. Zaraz zobaczymy, jak wygląda kolejny stage, chyba że kompletnie z tej wyrzutni nie będę mógł skorzystać. Ważne, że spełniła naszą rolę. Ciut większą ją mogłem zrobić, wtedy na pewno ta bomba poleciałaby mega daleko. No ale zobaczcie, i tak jest bardzo fajne, takie bardzo, no kurczę, nie że skromne, ale takie zgrabne. I to tyle. Jeszcze raz sobie przyatakujemy. Podjedź ciut, żeby nie było problemu. Nie no, bez przesady, co jest? Muszę w dobrym momencie wszystko u... O, tak. Ej, patrzcie, a zaatakował mi to. Ups. Ej, a może teraz zniszczę i to tak mogliśmy zniszczyć. Nie no, brawo, okej. Ale widzieliście za pierwszym razem, chyba jakoś tak akurat dobrze zrobiłem. Ta bomba tam doleciała. Mamy zamek zniszczyć. To może zrobimy coś takiego, że dokoptujemy tutaj jeszcze jedną bombę, bo to musi mieć pierdzielnięcie i to fajne. Czekajcie. Może tak, może tak. O. Ona tam nie doleci, nie wydaje się wam? Ona w ogóle nie zostanie wystrzelona. Muszę to przynajmniej dać. Przynajmniej to muszę dać. Tutaj chyba. Ten holder. O właśnie, sprawdźmy, czy stąd w miarę stosunkowo będzie aż na tyle dobra, żeby dolecieć, bo... Ups, to chyba nie tak. No nie. O-o. Chcę dwie, to powinno być zdecydowanie, kurczę, ale mocniejsze. Wiem jak, naciągnijmy bardziej sprężyny, to nam pomoże. A wiecie jak naciągniemy sprężyny? Sprężyny naciągniemy o jeden stopień w ten oto sposób. Zdecydowanie, policzcie sobie klocki, z ilu ja to wykonałem. I zróbcie, jak będziecie grać oczywiście, sobie o jeden wyższe, dłuższe i ramię też dłuższe i silniejsze. Bo to zdecydowanie pomoże i te bomby będą wam latać zdecydowanie dalej. To wiecie, jeden klocek, a w takiej wyrzutni na pewno działa dużo. I teraz tyk. W sumie i tak bym dostrzelił, ale ja chcę dwoma dostrzelić. Ej, nie, 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 moment, bo przekombinowałem. Teraz muszę przedłużyć, albo dajmy obok siebie, co wy na to? To też by mogło poskutkować tym, żeby było lepiej, albo na przykład tu tych, co sterują o tych urządzeń, też daj na przykład trzy tutaj wziąć i pogięło cię, jak mi zabraniasz, to jest nie fair, ta gra jest po prostu niemiła dla mnie. O, tak, i to zdublować, i to jest kolejne przyspieszenie naszego całego systemu. Ja mam, kurczę, ja tu mam pomysły, ja tu mam piękne pomysły, tylko zdecydowanie zróbcie tak, żeby one były w tą samą stronę skierowane. O właśnie. I teraz wystarczy po prostu... Aha, tu teraz nie mogę, bo muszę to usunąć. O tak. Pytanie, czy to będzie chyba ze sobą działać, mi się wydaje. Jest to skuteczne, a jak nie... Nie, to nie jest, to się nie ima. To się nie trzyma siebie. Never... No, nie fajnie. Ale zaraz zrobimy, że się będzie trzymać. Zrobimy to otóż w taki sposób. Teraz mój system jest po prostu fenomenalny. Nie, nie trzyma się. Dlaczego? A to nie fajnie. Nie fajna gra. Już bym mógł ten zamek od razu zniszczyć, ale po co? Po co się po prostu śpieszyć? Jak mogę się zabawić konstruktora. Oj, i coś gdzieś zablokowało. O. O kuźwa, teraz to po prostu nie ma szans. Teraz te bomby to ja wystrzelę w ilości 8 na raz. Tylko muszę to tak, wiecie, skonstruować, żeby to działało. No i teraz sobie tutaj dołożymy. O tak, o tak, o tak. I definitywnie zamczysko nie ma szans. Tak, czy nie, tak bardziej w lewo. Czyli to give it to me, to tutaj.
I to tutaj też to muszę pospinać spinkami, by to mi to nie uciekło. By to było zajebiste, by to było genialne, by to po prostu w swej istocie istnienia sprawiało, że jeśli ktoś zobaczy na to rozbudowane cacko, znowu mówię po prostu cały czas. Gram, życie mnie niszczy. Życie mnie, kurczę, niszczy. O tak. Teraz, moi drodzy, nie ma siły. Teraz to ja już czuję, że ten zamek jest po nim. Pod warunkiem, że mi się ta proca nie rozpierdoli. Bang! Jeszcze raz, return to map. Jeszcze raz. On this shit. Ciekawe, co tam jest dalej. Patrzcie, no to jest, kurczę, ale fenomen istnienia, fenomen po prostu tej gry. Napnij tak, żeby mi bomby nie wyskoczyły. I będzie bam, 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 bam. O kurde. O kurde. Delikatniej. Bang. Tak, ciekawe, ile niszczę tak procentowo tego zamku. No ale ponad 40 na pewno. No, kurczę, 100%. To wieże im rozpierniczyłem. Masakra. Słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Możecie to gdzieś udostępnić, wkleić na Facebooka. Będzie więcej ludzi widzieć. Będzie fajniej. Będę bardziej szczęśliwy. Będzie więcej łapek. Będę bardziej zmotywowany. I to wszystko mniej więcej. Bo to jest po prostu kwintesencja istnienia kanału na YouTube. Mój materiał, wasze kontrreakcje, wasze komentarze, lajki, wszystko. I możecie jeszcze obczaić linki w opisie, bo tam też fajne rzeczy. No i tyle. Zobaczcie na stronę IT Life, moja strona, to znaczy moja i kolegi. Stworzyliśmy tam, próbujemy też już coś działać, więc też całkiem spoko. O technologiach, o grach, też tam czasem jest jakiś filmik ode mnie, artykuły. Jak zobaczycie na dole, Walczek Mateusz, że jest podpisane, to jest moje i możecie przeczytać te mądre wypociny. I to tyle, trzymajcie się, cześć, na razie, pa.